Miesiąc październik jest Międzynarodowym Miesiącem Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej. Ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na jej temat i poznania różnych systemów porozumiewania się. Adresatami tej komunikacji są uczniowie oraz wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego imieniem Krystyny Rajtar, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Jarosławiu. Komunikowanie się jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Niejednokrotnie spotykamy się z osobami, które nie potrafią mówić lub ich mowa jest niezrozumiała. Dla takich osób komunikacja alternatywna jest podstawową formą porozumiewania się. Jest ich mową. W naszej placówce wychowankowie korzystają z systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Są to przedmioty, fotografie, piktogramy oraz gesty systemu Makaton. Pracujemy nad własnymi nowatorskimi rozwiązaniami. Wykorzystujemy do tego celu najnowsze osiągnięcia technologii, m.in. komunikatory, tablety wyposażone w autorską aplikację. Przykładem wdrożenia i wykorzystania systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej są zaprezentowane w materiale filmowym naturalne sytuacje oraz te, które wynikają z codziennych zajęć naszych uczniów. Jedną z nich jest codzienne układanie planu dnia. Pozwala on przewidywać i planować działania. Dzięki temu wychowankowie są twórcami oraz autorami swoich potrzeb. Chciałbyś ze mną omówić plan dnia? Kubuś. Dzisiaj. Mhm. Dzisiaj będziemy rozmawiać. Rozmawiać o czym? O tym właśnie tygodniu, tak? Tak. Jak ten tydzień się nazywa? Tydzień. Z. Z. Mhm. Z ko? Ko. Z komunikacją, tak? O, tylko będzie tydzień poświęcony komunikacji, porozumiewaniu się, tak? Rozmowie. A później przejdziemy do takich zajęć już konkretnych, dzisiejszych. To co to będzie? Następny piktogram. Zajęcia muzyczne. Tak, zajęcia muzyczne z panem. Kto prowadzi u nas zajęcia muzyczne? Pan Bartek. Z panem Bartkiem. I co jeszcze się? Właśnie w tej chwili odbywa się... Kubuś? Tańce. Tak, tańce. Próba taneczna, tak? Codziennie również omawiany jest kontrakt zawierający wspólnie ustalone zasady. Przyczynia się on do pracy wychowanków nad osiąganiem prawidłowych wzorców zachowania poprzez wprowadzony system wzmocnień. I ten kontrakt jest w kształcie harcerza, tak? A Kubuś, dlaczego? Dlaczego w kształcie harcerza? Bo co? Bo nasi wychowankowie, tak, należą do grupy harcerskiej. Jakiej, Kuba? Słonecznej Gromady, tak. No właśnie mamy kontrakt w takiej postaci, tak? Tu umieściliśmy wszystkie takie zasady, których należy przestrzegać Wojtek, tak? Podczas tutaj pracy na naszej grupie i pobytu w szkole, tak? Dobrze. Omówisz teraz wszystkie zasady, tylko głośno, żeby wszyscy Cię słyszeli, dobrze? No zacznijmy tu od początku, dobrze? Ale poczekaj, tutaj. Pamiętamy, żeby używać książek do komunikacji, tak? Mhm. Super. Pamiętamy. O czym? O. Słuchaniu pani. Tak. Pamiętasz może, Wojtek,
Jak się nazywają panie na grupie? Kogo trzeba słuchać? Pamiętasz, jakiej pani? No to powiedz. Pani Eli. Pani Ziutki Kuba nam podpowiada. A ja, jak mam na imię? Pani Basi, super. I pana Witka. Tak, mamy jednego pana, pana Witka. Super, idziemy dalej. Następna zasada. Wojtuś, głośno. Mówić. Nie wolno mówić. Czego? Tutaj jest taki piktogram. Brzydko mówić nie wolno, tak? Czyli nie wolno przeklinać, używać brzydkich słów. Tego nie wolno nam, tak? Bardzo dobrze. Dalej. Głośno, Wojtuś. Pamiętamy o czym? Że mówimy. Używając. Ci co mają, używając tabletów, tak? Bo tam są zawarte w tych tabletach właśnie nasze książki do komunikacji, tak? Trzeba o tym pamiętać, żeby tablet był naładowany i żeby go też zabierać wszędzie, tak? Bo to jest nasze narzędzie wspomagające mowę, tak? Super. Dalej. Po. Ma. Gać. Tak, że trzeba pomagać. Ale wszyscy razem. Mówimy. Gestem. Omalek. Popatrzcie tutaj. Omalek. Omalek. Proszę. I tata. A może gestem, Mikołaj? Jasiu, będziesz pokazywał gestem, rączkami? To jeszcze raz, Mikołaj, zacznij. Kuba. Jasiu, Mikołaj, o jeszcze raz, od nowa, o tu, dobrze? To Jasiu, stań sobie tutaj może, bo ty nie widzisz. Chodź, Kubuś, tu. Tak? Kubuś, rączka z kieszonki. Patrzcie, co Mikołaj pokazuje. Anna. Jak się dzień dobry, a jak pokazujemy dzień dobry? Dzień dobry. Enia. Cenia. Bosa. I tata. Przepraszam. Kubusiu, jak jest przepraszam? Kubusiu, jak jest przepraszam? Przepraszam, proszę. To przykleimy. Mówimy. Pani. Tak. Panem. I siostrą. W czasie wspólnej rozmowy wychowankowie nabywają umiejętności związane z prowadzeniem dialogu poprzez zadawanie pytań, udzielanie adekwatnych odpowiedzi oraz podtrzymywanie rozmowy. Jest to również czas dzielenia się ważnymi informacjami, wydarzeniami ze swoimi koleżankami i kolegami. Do kogo? Dzieci. Do cioci? Tak. Co robiłeś u cioci? U cioci w domu byłeś, tak? Tak. Babci. I u babci? Ciocia mieszka razem z babcią w domu, tak? Tak. I co tam robiłeś? Ja. Dziadzią. Jeszcze dziadzi był, tak? Co robiłeś? Kto spał? Ja. Ty spałeś u dziadzia? Nie. A co robiłeś? Tam. Dziad już spał? Tak. Był zmęczony, tak? Mhm. I co jeszcze robiłeś? Tato. Tato. Mama. Mama. Jedliście tam coś dobrego? Tak. Co było dobrego u babci do jedzenia? Kanapki były? Tak. Kasz, wczoraj w domu
oglądał telewizję, tak? Powtarzamy ładnie. Wczoraj pojechał statek do kościoła i modlił się, tak? Modlił się, ładnie pokazujemy. Modlił się, tak? Dobrze. Maciek. Maciek wczoraj co robił? Bawił się w domu z zabawkami. Bawił się, pokazujemy ładnie gestem. Bawić się. Bawił się, tak? Grupa jest chłopców, siedmiu chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W czasie zajęć wstępnych pracujemy głównie nad rozwijaniem komunikacji alternatywnej, ponieważ pięciu wychowanków posługuje się komunikacją alternatywną oraz pojedynczymi słowami, natomiast dwóch wychowanków posługuje się mową. Na początku zajęć układamy plan dnia za pomocą piktogramów. Pomaga to w ustrukturyzowaniu dnia zajęć wychowanków, w lepszej orientacji, co będzie się działo w ciągu dnia, co się już zadziało, a co dopiero będzie następowało w danym momencie. Kolejnym etapem jest opowiadanie o tym, co wychowankowie robili poprzedniego dnia. Czyli to jest taka rozmowa za pomocą gestów, systemu makaton, piktogramów oraz słów. Dodatkowo używamy gestów i piktogramów, żeby to, o czym rozmawiamy z wychowankiem, było czytelne dla pozostałych wychowanków. Ciekawą formą wykorzystania komunikacji alternatywnej i wspomagającej jest bazowanie na ulubionych aktywnościach wychowanków. Są to zeszyt majsterkowicza, codzienne zakupy, czy też tak zwane słodkie środy. Się wpisują i później co? Idziecie od razu do sklepu, czy przychodzicie gdzieś? Gdzie macie przyjść? Szatni. Macie pójść do szatni, tak? Co macie tam zrobić? Ubrać się i dopiero potem gdzie pójść? Gdzie? No, Kasper, gdzie potem macie pójść? Do sklepu, tak? Kupić rzeczy, tak? Produkty. Ja bym jabłko. Dzisiaj chciała iść kupić jabłko. Dobra? Tak. Tu zaznaczam. Jabłko. Tak? Tak. I teraz zaraz wam dam pieniądze, tak? Siema. Chłopaki, ja chcę jedno jabłko. Dobra? Tak. Proszę. Nie. Do widzenia. Ser, cytrynę, pomarańcze, banana. To ja poproszę jabłko. Dla mnie też jabłko. Mam zaznaczyć tutaj i chcę. Jabłko. Zbieracie już pieniądze? Tak. Daję wam, chłopaki, daję wam 2 złote. 2 złote. Na jedno jabłko. Jedno jabłko. Wiem. Długo trzeba czekać na zakupy? Tak. Godzinę czasu? Tak. Czy będzie szybciej? Wiecie. Będzie szybciej, tak? Dobrze? Mleko, to nie, chleb już nie. I teraz będzie miała, patrzcie. Jest 3 zeta? 3 złotówki, tak? 3 złote, dobrze. Tu? I macie co pani kupić? Co macie kupić? Czego? Czekoladę. Tam macie na pewno. Dobrze. Dobrze.
Pomoc? Tu jest, prawda? Tak, jedna niegazowana mała. Macie tak. Zamówienia? Tak. Możecie pokazać? Tak. Super. Co macie na zamówienie? Jabłko. Jabłko, tak. Dwa razy, tak? Tak. Dwa razy tak. Jabłko ktoś zamówił. Co jeszcze macie kupić? To? Jedno jabłko, tak? Tak. No to proszę sobie podejść po jedno jabłko. Jedną wodę. Jaką? Litrową? Tak, dwa. Co wody macie? Chcesz jeszcze odsłuchać? Co? Zadowolona z chłopaków i z takiej formy zakupów. Każdego dnia grupa wychowanków z zeszytem Majsterkowicza odwiedza salę dziennego pobytu, gabinety specjalistów, konsultując z pracownikami drobne naprawy wpisywane do zeszytu. Tak, no to już, kto ubiera dzisiaj pas? Kacper, dobra. Patryk, ty weźmiesz narzędzia, dobrze? Tak. I idziemy, tak? Tak. No musimy zeszyt mieć ze sobą, tak? Mamy coś do pisania? No. Słodkie środy zastęp zuchowy przygotowuje łakocie, organizując poczęstunek dla kolegów, koleżanek oraz swoich wychowawców. Powiedz mi, co dzisiaj robiłaś? Co wy dzisiaj robiliście? Ciasto! Piekliście ciasto, tak? Wow! I co, można je kupić, to ciasto? Tak! Możemy kupić, czy nie? To jest bardzo pyszne. Ładnie, ja bym chętnie zjadł, ale bym zjadł takie ciasto. Musi być dobre, lubię takie ciasto. Jest smaczne. Dobre. Natalka, pokaż. Jest dobre smaczne. Jest? Tak, jest smaczne, pokaż. Jest smaczne czy nie? Mniam. Nie, tak? Mniam. Na pewno jest pyszne, tak?
Musimy zapłacić za nie, tak? Ja poproszę kawałek ciasta. Ja też, proszę tak? bardzo. Muszę wystawić tutaj. Mhm. No to ja rzucam, tak? Tutaj mam rzucić pieniążki. Proszę. Mhm. Mamy rozumieć, że to jest za dwa ciasteczka. Tak, za dwa tak. ciasteczka. Mhm. Poprosimy o talerzyk. Już dajemy talerzyk. Na wycieczkę. Na dzisiejszych zajęciach w pracowni przygotujemy sobie frytki. Tak. Będą nam potrzebne do wykonania frytek ziemniaki. Następny produkt. I olej. Olej i ketchup. Do dodatków. Potrzebne nam będą również narzędzia takie jak miska. Miska, bardzo ładnie, Michał. Przyniesie nam Michał miskę. Proszę, przynieś Michał miskę, pani. I pokaż dzieciom miskę. Tutaj połóż ładnie. Żeby obrać ziemniaki, potrzebne nam będzie co? Noże. Noże lub obie garstki. Rafał przyniesie noże. Michał idzie poobierać. Tato, możesz położyć tam ładnie. Potrzebne nam będzie również, żeby pokroić ziemniaki. Deska do krojenia. Deska do krojenia. Michał, przynieś ładnie deski. Połóż. Następnie potrzebny co nam będzie, żeby usmażyć frytki? Prąd, czyli kontakt i frytkownica. Podłączymy frytkownicę później, jak przygotujemy ziemniaki. Teraz idziemy co robić? Proszę pokazać gestem. Myć. Michał, proszę ładnie pokazać. Myć ręce. I zakładamy fartuchy. Teraz będą oni ubierać fartuszki. Następnie podejdą umyć ziemniaki. Obierzemy, pokroimy i ładnie będą się uczyć obsługi frytkownicy, żeby wyszły frytki. Szeroki wachlarz działań pozwala ukierunkować wychowanków w stronę zainteresowań i preferencji zawodowych obejmujących wykonanie podpałki ekologicznej Calumet, wykonanie mydełek zapachowych oraz terapię kulinarną. Wychowankowie oddziału edukacyjno-terapeutycznego 15 są w wieku od 16 do 21 lat, więc są to niemal dorośli ludzie. Dlatego też staramy się w naszych zajęciach stosować te techniki i metody pracy adekwatne do ich wieku. Chodzi nam głównie o to, aby rozpoznawać i rozwijać ich predyspozycje zawodowe. Także poza zajęciami, które są organizowane w pracowni stolarskiej, czy pracowni krawieckiej, czy poligraficznej, w WTZ-ach i w ŚDS-ie,
poza gotowaniem w mieszkaniu treningowym, poza również terapią kulinarną czy ceramiczną, staramy się również, aby wykonywali takie zajęcia w naszych tutaj, takich warunkach, jakie mamy w sali w ośrodku. I jednym z takich zajęć jest produkcja mydła. Produkujemy je na bazie naturalnej gliceryny. Wychowankowie kroją samodzielnie lub z pomocą, kroją bazę glicerynową, odważają odpowiednie proporcje, dodają barwniki, dodają zapachy, dodają różnego rodzaju peelingi i efektem tego są takie właśnie mydełka, które później mogą na przykład dawać prezencie swoim najbliższym, swojej rodzinie. Mogą po prostu mieć duże poczucie sprawstwa, zadowolenia, ponieważ natychmiastowo widzą efekty swojej pracy. Mogą sami dobierać kolory, mogą sami dobierać faktury, sami dobierać różne rodzaje peelingów i nasion, czego efekty pracy od razu są widoczne dla nich i również mogą iść na przykład od razu umyć czy ręce, czy twarz. Wiedzieć, że ich praca jest potrzebna, że jest to użyteczne, że jest tego efekt i że po prostu czują się potrzebni. Aby rozwijać kompetencje komunikacyjne i językowe w najmłodszej grupie przedszkolaków, systematycznie prowadzi się bajkoterapię z użyciem piktogramów, fotografii oraz gestów systemu Makaton. Co my teraz będziemy robić? Będziemy wszyscy słuchać, tak Rysiu, będziemy słuchać bajeczki. O, Rysiu też, już się układa do spania. Tak. Kwiaty dla mamy. Słuchamy bajki. Kwiaty dla mamy. Bajki. Rysiu, gdzie są kwiaty dla mamy? Tutaj, tak. Dla mamy, kwiaty dla mamy. Złota. Dziewczynka spaceruje po łące i patrzy na motylka. Popatrz. Dziewczynka spaceruje. Tak, spaceruje. I patrzy na motylka. Chodź ładnie siądź koło. Szukamy motylka. Będzie motylek. Gdzie jest motylek? Tutaj jest motylek. Zobacz. Tu jest motylek. Chodź. Słuchamy dalej. Dziewczynka. Kto kwiatuszki zbiera? Dziewczynka. Dziewczynka zbiera kwiatuszki. Tak. A kto nam powie, gdzie dziewczynka spaceruje? Gdzie spaceruje? Gdzie? Po trawie. Tak, popatrz. Tak, dziewczynka spaceruje po łące. Co dziewczynka robi, Rysiu? Idzie do domu. Tak? Dziewczynka idzie do domu. Tak? Do domu. Rysiu, pokażesz, gdzie dziewczynka idzie? Pokaż to. Dziewczynka, tak. Popatrz. Dziewczynka idzie. Gdzie idzie? Do domu, tak. Dziewczynka idzie do domu. Trzecie jajko pokazuje, ile jeszcze im brakuje. Jajko. Popatrz. Coś do owiec szepcze kura. Potem w trawę daje nura. Cicho gdacze, kręci głową. Ma na jajko skrytkę nową. Krecik po jej śladach sunie, trzy wypatrzy, czwarte umie. Co dziewczynka zbiera? Kwiaty. Kwiaty. Tak, dziewczynka zbiera kwiaty. Zobacz, a tutaj gdzie dziewczynka idzie? Dziewczynka, tak. Dziewczynka. Idzie? Gdzie idzie? No gdzie idzie?
Rysiu, gdzie dziewczynka idzie? Do domu. Tak, dziewczynka idzie do domu. Oglądamy dalej. Rysiu, oglądamy dalej. Dzisiaj podczas zajęć relaksacyjnych w grupie przedszkolnej dzieci miały zajęcia z bajkoterapii. Zajęcia te często prowadzone są przez logopedów pracujących w ośrodku. Wszyscy siedzimy w kółku, dzieci się relaksują i słuchają opowiadanych przez nas bajek. To, czego nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami, wyrażamy za pomocą muzyki. Zaprezentowany materiał filmowy przedstawia jedynie wybrane formy posługiwania się alternatywnymi i wspomagającymi systemami komunikacji w procesie terapeutycznym.